Witam serdecznie. No co, jeden z kolejnych dni. Pierzenie pewną parą. Dzisiaj gołębie zostały połączone, żeby im się przypomniało. Większość gołębi jest w tych samych parach. Gołębi starsze, no wiadomo, że roczne będą tutaj samczyki dołożone. Tak jak wspominałem, no są mega braki w samczykach, więc fajnie mi to uzupełni, a większość samiczek poleci z siodełka. Także tutaj myślę, że problemu nie będzie, a jak będzie, to będziemy patrzeć standardowo. No co, no gołębiszki pełną parą. Pierzenie. Lecie dnia. No, szyję. Na lotkach już końcówka, ale to może jeszcze pokrywa. Dwa loty widzę ma do końca. Po lotach siedziały raz na jajkach, rozłączyłem. Dlatego co jakiś czas tam przypominamy im cele, żeby było wiadomo, o co chodzi. Tutaj mamy para parzysta. Córka, jak i syn mojego podstawowego rozpłodowca. A co jest między innymi parowanie półbraz z półsiostrą. 43. lotnik WG Małopolska po 4 lotach. Czyli do lotu półfinałowego był 43. Na tamte 1500 gołębi było przyjętych. No ale z finału nie wrócił. Także na finale pęk. I tak to wygląda. Konfiguracja oczywiście zostaje taka sama. No co? Praktycznie dzisiaj nie ruszy, to są te same gołębie. No mówię, no pierzenie. No tutaj zostanie młodego kawalera. Samiczka jako roczna miała już 2 dyplomy FET, czyli w top 30 była. To jest między innymi 50% Darek Kopeciński. Pozdrawiam. Jako dwuletnia nie zrobiła nic. Parowała się z inną samicą, więc w tym roku 100% będzie partner jej w domu. Wychowa młode, zniesie jajko i będziemy lecieć. Albo i nie. Także 2 dyplomy ma FET. No i tyle, no nie ma co za dużo pokazywać. Następna para parzysta. No mówię, wszystkie są z tych samych linii, więc gołębie praktycznie wyglądają jeden w jeden. Tu mamy delikwentkę. No, to też jest ładnie rozpierzona samica. No, mogłaby być 5 na oddział, ale przelatała ponad minutę, więc była 30. We FET chyba 2 albo 3 razy była pierwsza na gołębniku, a tak zawsze w 5 się marnowała. Oczywiście dziecko rozpłodowca mojego, no kupionego. No i tak to wygląda, także zabawa trwa. No. Następna para, a to jest 100% brat do gołębia, który był 50. w finale na super gołębiu rok temu. Mam takie 2. Też na pewno pociągniemy sobie młódeczki. Nie chował jako roczny, chował co innego, a w tym roku co po nim pochowiemy. No i tak to wygląda wszystko, także następna parka. Może okazale nie wyglądają, bo wiadomo, że, ale niech się cieszą, póki mają czas. Ooh, 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 ooh.
dwa razy w koszu, dwa razy w transporcie, a chyba była, kurczę, na gomniku. Na pewno dwa razy pierwsza i kilka razy też w czołówce. No jest nadzieja, a co będzie, będziemy patrzeć na co dnia. Dziecko Martiny i Martina 1. Dobra, tyle w temacie, niech się cieszą celami. Tak mówię, za bardzo nie ma co nagrywać, coś tam wrzuciłem. Posprzątane, odkurzone, wypylone, spryskane. Ej. Tyle z 11 października. O, teraz troszeczkę ruchu. Niech kilogramy zgubią. Te co nie mieli samczyków, to oczywiście pozabierałem już. Tak to wszystko wygląda. Niech się cieszą. Gdzie piórka sypią. Mamy czarny bez. Raz, dwa razy w tygodniu, jak się przypomni, ale raz zawsze jest. No i tyle, także zapraszam na podsumowanie z list klubowych, sekcyjnych. No i tak to wygląda. Tak, pokrótce, kilka lotów. Kilka lotów bez historii, kilka lotów fajnych. Sezon 22. 23 kwiecień. 169 hodowców, prawie 2800 głębi. Klub. Jeszcze w klubie to 20 na oddział, 36, 37 i tak dalej. Praktycznie czwarty głąb już się nie załapał na top 40, bo tak jak kiedyś tam wspominałem, listę mamy top 40 z każdego lotu. 41 głąb już nie jest na liście, nie? Tak jak powiedziałem, lot bez historii, 13 pozycja. Jedyne co dobre to tylko gołąb, drugi gołąb w typowanych. Jakieś tam pieniążki śmieszne wygrał, ale zawsze coś. Na tym locie było wysłanych tylko 6 gołębi. Tutaj wiało, północny wiaterek był i tak dosyć mocno, ponad 25 km w dziób, nie wysłałem żadnego roczniaka. Praktycznie 3 gołębie, które kiedyś kanał robiły, także no, na pierwszy rozruch. Także tak jak powiedziałem, lot bez historii. Lot numer 2, 203 hodowców, ponad 4000 gołębi. Tu już na klub dosyć lepiej spadały ptaki. Pierwsza pozycja w klubie, 40 na oddział. Ja praktycznie ten lot przegrałem 1 sekundą. Zegar miał dyferencji 2 sekundy. Spadały gołębie, jak widać. Tyle w temacie. Kolejny lot. 196 hodowców, ponad 3600 gołębi, tylko jeden gołąb z klubu na liście top 40 na oddział, czyli 13 pozycja, pierwszy w klubie, 13 pozycja. Kolejny lot, 193 hodowców, ponad 3300 gołębi, klub, 8 pozycja na oddział, 13, 14, 15, 25 i tak dalej, na prędkości ponad 1700. Tu miałem 5 gołębi naraz, jeden był nieodbity, przelot 53, 53, 53, 7, 8 i tak dalej, także praktycznie gołębie chwilę się zleciały. Dobra. Kolejny lot, 185 hodowców, 3300, 3028 gołębi. Tutaj Scott pięknie poleciał,
17, 18, 29 pozycja na oddział, a u mnie spadły jak spadły. 38, 38, 39 i tak dalej. Tutaj widać się sypały już później. Także przelot ok. Faktycznie tu mamy te same czasy, ale oni mają mile dalej, nie? Ja mieszkam na wschodzie, oni na... Wróć, ja mieszkam na zachodzie, oni po drugiej stronie miasta na wschodzie mieszkają, nie? Wiaterek west, so west, czyli wschodni, południowo, zachodni, przewróć, zachodni, południowo, zachodni. Lot. No, kolejny lot, 165 hodowców na oddział, ponad 2500 gołębi. Tylko dwa gołębie z klubu zaliczyły się na top 40, 20 i 32 pozycja. Także też znowu Scott i Mark. No tu u mnie trochę tych gołębi tu się pokazało. Przelot 999 i tak dalej, i tak dalej. Tutaj 20 spor spadło gołębi. No. To jest zmiana federacji. Nie wyszła na dobre, mimo to, że tam 20 pozycja na klub, nie wiem tutaj, bo to jest ta druga federacja, to nie wiem ile było gołębi, musiałbym sprawdzić. Tutaj jest ta sama sytuacja, Wolverhampton Fed. Tutaj jeszcze mówię minuty straty, także mimo to, że gołębie siadły fajnie, ale lot bez historii. Dobra, 161 hodowców, 2300 gołębi. Tutaj tylko dwa gołębie zaliczyły się na top 40, 34, 35 pozycja. Johnny Barry, znowu Scott i Ed. Moje dwa się tutaj wkręciły, także 4-5 pozycja sekcji. Sekcji mamy chyba około 14 przez 20, już dokładnie nie wiem, ale ponad chyba 15 sekcji jest, 15 klubów. Dlatego mówię, tych gołębi nie idzie dużo, a hodowców jest sporo. Kolejny lot, 131 hodowców, 1600 gołębi. W tym samym czasie mieliśmy Genzi, czyli angielską wyspę. 106 hodowców wysłało i 800 gołębi, także z Genzi szło, nie? Tutaj na prędkości ponad 2100 były, także definitywnie niewstrzelone przygotowanie, bo gołębie dosyć fajnie siadły, tak dobrze pamiętam. Od 13, 14, 16 po kilka gołębi i tak dalej. A tu są same dziewczyny, także było 20 bodajże chyba z dziewczyn wysłanych, albo 27, teraz nie chcę skłamać. Kolejny lot, 11, 175 hodowców, prawie 2500 gołębi. Tutaj klub już poleciał jak poleciał. 9 pozycja, 21 na oddział, 29, 30, 31, 32 i 34, także 7 gołębi w top 40, jeżeli chodzi o oddział. Nie, już to był 10 lot, przepraszam, no i tu mamy 11 lot. 157 hodowców, prawie 2254 gołębie. Tu tylko jeden gołąb załapał się na listę top 40, druga pozycja na oddział, a reszta jak widać. Dobrze. Tyle z podsumowania list klubowych, sekcyjnych, łącznie z udziałem, także no nic, sezon zakończony. Zobaczymy, co będzie działo się za rok. Pozdrawiam, dzięki i do usłyszenia.